Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Ten gość malował obrazy, które na stałe wryły się w naszą kulturę i to jego wyobrażenie o twarzy Rejtana czy Jagiełły mamy przed oczami, jak mówimy o tych gościach. Ale nazwanie naszego dzisiejszego bohatera tylko po prostu malarzem naprawdę mnóstwo by mu ujęło, bo był niesamowicie ciekawą osobą. Jakby tworzył na YouTubie, to pewnie specjalizowałby się w prankach, ale to nie wszystko, bo pisał też obraźliwe wierszyki na dyrektora swojej szkoły i w dupie miał zarówno język niemiecki, jak i fakt, że ludzie krytykowali go za to, że umieścił husarza w bitwie pod Grunwaldem. W zasadzie to liczył się ze zdaniem tylko swojej żony, która wyszła za niego dla kasy. Poznajcie Jana Matejkę, gościa tak kolorowego jak jego obrazy. Już teraz w Historii bez cenzury. Urodził się 24 czerwca 1838 roku. Chyba, bo tak jest napisane przynajmniej w Księdze Chrztów, ale sam Matejko obchodził urodziny 30 lipca, z kolei ojciec z sąsiadem byli przekonani, że chłopak urodził się 28 lipca. Dobrze, że chociaż rok się zgadza w tych wszystkich wersjach. Ojciec Jana był nauczycielem. Jak już zauważyliście, miał dość luźne podejście do dat, więc pewnie niektórzy odetchną z ulgą, jak powiem, że nie uczył historii, tylko muzyki. Z kolei matka naszego dzisiejszego bohatera zawodowo rodziła dzieci. No ale w sumie pochodziła z bogatej rodziny, w domu pieniędzy było wystarczająco dużo, więc mogła się oddać temu hobby, kto bogatej zabroni. Urodziła 11 dzieci. I umarła. Rodzina zmarłej kobiety pomagała jak tylko mogła, no ale ojciec i tak musiał się spiąć, żeby utrzymać taką gromadkę dzieciaków. To też pracował. Pracował w opór i był tym tak pochłonięty, że raz na przykład nie zauważył, jak Jan, biegając sobie po domu, wypierdzielił się tak strasznie, że złamał sobie nos. Ojciec zauważył to dopiero po jakimś czasie, no i było już za późno. Kość się krzywo zrosła i Jan do końca życia miał krzywy nohal. Ojciec się też nie pierdzielił i jak już czasem znalazł nawet wolną chwilę dla najbliższych, to często okazywał się po prostu bucem, bo na przykład nie pozwalał chorować. Uważał, że to strata czasu i jak on nie choruje, to dzieci też nie powinny. Ale jeszcze gorsze było to, że bardzo krytykował młodego Janka za to, że nasz dzisiejszy bohater tyle czasu poświęcał swojemu ukochanemu rysowaniu. Ojciec uważał, że z rysowania się człowiek nie utrzyma i lepiej by było, jakby chłopak zajął się przyuczaniem do jakiegoś porządnego, przyszłościowego zawodu. Matejko jednak się nie poddawał i ostro rysował dalej, nawet nie tylko na papierze, ale też na przykład na ludziach, bo robił taki numer, że na przykład jak służąca spała, to brał okopcony korek i malował jej na twarzy wąsy, brodę i jak kobieta wychodziła niczego nieświadoma na miasto, to się z niej ludzie śmiali. No, na pewno trzeba by się było obawiać Matejki na imprezie w akademiku. W 1847 roku Jan poszedł do szkoły Świętej Barbary, gdzie poziom nauczania był niski, za to poziom w pierdolu, jaki ten chłopak o wątłym zdrowiu i słabym wzroku dostawał od rówieśników, był naprawdę wysoki. Na szczęście bracia szybko się szczaili, że z młodym coś jest nie tak i pomogli Matejce przenieść się do innej szkoły, gdzie już nikt go nie bił. Matejko cały czas ćwiczył ostro rysowanie, co zaowocowało dostaniem się w wieku 13 lat do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, ale tam też łatwo nie miał. Co prawda nikt go tam nie bił sztalugą po nerach, ale dla takiego młodego artysty było coś znacznie gorszego. Narzucanie przez kogoś swojej wizji. Zresztą nie przez byle kogo, bo przez dyrektora szkoły, Wojciecha Statlera. Matejko jednak nie pozwalał sobie w kaszę dmuchać i panowie nie za bardzo za sobą przepadali, ale nasz Jan zacisnął zęby. Chciał się rozwijać za wszelką cenę. Nawet jak trzeba coś było zepsuć. Pewnego dnia młody Jan poszedł na wystawę, gdzie można było obejrzeć nie tylko prace polskich malarzy, ale również zagranicznych. I właśnie te zagraniczne obrazy zrobiły na Janie szczególne wrażenie z uwagi na ich kolory. No był w ciężkim, pozytywnym oczywiście szoku. Fantastyczne te kolory, myślał sobie Jan. Jakby je tutaj osiągnąć, to na pewno kwestia podkładu. Tylko skąd ja mam wiedzieć, co to za podkład? Dociekliwy Jan zbyt długo się nie zastanawiał i po prostu rozejrzał się, czy aby nikt nie patrzy, po czym zeskrobał kawałek jednego z obrazów, żeby zobaczyć, co tam pod spodem siedzi i jak gdyby nigdy nic, poszedł sobie do domu.
zawzięcie malował, zaczął nawet sprzedawać swoje obrazy, zarabiać na nich, ale to nudne, więc pomyślałem, że bardziej was zainteresuje wulgarny wierszyk, jaki nasz dzisiejszy bohater napisał na znienawidzonego dyrektora szkoły. Bo był taki krótki moment, jak dyrektor Statler wyjechał i wtedy uczniowie mieli troszeczkę więcej twórczej swobody, ale jak tylko Statler wrócił i zobaczył prace, które wtedy powstały, to się złapał za głowę i zwyzywał swoich uczniów od beztalenci. Jan postanowił przekuć nienawiść w coś bardziej twórczego i napisał krótki wierszyk, który brzmiał tak. W mieście Krakowie, neutralnym ściśle, święty Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa w Wiśle. A potem było, pan Jezus z wdzięczności za tę całą grupę kazał się Statlerowi pocałować w... Jednak mimo konfliktów z dyrektorem, Matejce udało się wyjechać w 1858 roku na malarskie stypendium do Monachium. Tam zaczął się wkręcać w malarstwo historyczne, zaczął się znowu jeszcze mocniej rozwijać, a mógłby się rozwinąć jeszcze mocniej, gdyby nie to, że nie znał niemieckiego. Tak jest, studiował, nie znając języka. Okej, z jednym wyjątkiem, bo faktycznie kumple nauczyli go jednego zdania. Jawohl, Herr Professor! I jak profesor faktycznie miał jakieś uwagi, no to Matejko wypowiadał magiczną formułkę, a potem się musiał zastanawiać, co niby ma poprawić. Z modelkami też mu się nie najlepiej pracowało, bo generalnie taki proces malowania obrazu polega na tym, że ktoś maluje, ktoś pozuje, no ale trwa to strasznie długo i w międzyczasie można sobie pogadać. A tutaj bariera językowa sprawiała, że to była po prostu długa, niezręczna cisza. No ale Matejko malował technicznie na tyle dobrze, że na przykład za namalowanie portretu żony jednego z oficerów uniknął służby wojskowej. Za to pojechał na kolejne stypendium. Tym razem do Wiednia. Co? Polaka przyjęli, a mnie nie? Co Matejko tam robił? Oczywiście malował, ale zajmował się też inną rzeczą, w której miał również całkiem spore doświadczenie, a mianowicie kłóceniem się z profesorem. Najbardziej pochapali się o obraz Jan Kazimierz. Jest taka piękna historia, że podobno profesor chciał, żeby na tym obrazie Jan Kazimierz klęczał. Na co Matejko miał wyjść z pracowni, krzycząc jeszcze wcześniej, że polski król nie klęczy. I podobno potem najbardziej na świecie żałował, że nie znał języka na tyle dobrze, żeby jakoś odpyskować profesorowi. W każdym razie do tej pracowni już nigdy nie wrócił. Matejko wrócił do Polski i finansowo wiodło mu się względnie dobrze. Był też coraz bardziej znany, no ale niestety czekały go smutne chwile. Zarówno prywatnie, bo zmarł jego ojciec, którego mimo wszystko bardzo ciepło wspominał, ale też generalnie szły niewesołe czasy, bo rok po namalowaniu jednego z jego najpopularniejszych obrazów, Stańczyka, wybuchło powstanie styczniowe, w którym jednak nasz bohater nie wziął aktywnego udziału. Zanim ktoś zacznie obrzucać Matejkę błotem, że to w takim razie popierdółka, a nie patriota, to warto wiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, Jan był jednym z tych gości, którym jednak strach dawać broń do ręki, bo nie potrafił się z nią po prostu obchodzić. Tak samo jak nie każdy powinien jeździć samochodem. A poza tym Matejko miał wzrok tak słaby, jak pijany kret. We mgle. Jak malował obrazy, to musiał używać szkła powiększającego. No i jeszcze jedna. W sumie to chyba najważniejsza kwestia. To, że nie walczył w powstaniu, nie znaczy, że go nie wspierał. No właśnie. Hajsu miał sporo, więc finansował powstanie, ale też organizował transporty broni i czasami sam brał w nich udział, co raz prawie przypłacił życiem. Generalnie bardzo był dobry z niego koleżka, bo już pomijając powstanie, to na przykład dużo pieniędzy przeznaczał też na sieroty. Bardzo sympatyczny gość. Zdecydowanie nie zasłużył na tak sukowatą żonę. Miała na imię Teodora i kochała pieniądze Matejki, bo jak inaczej wytłumaczymy sobie fakt, że Jan przystawiał się do niej naprawdę długo, ale ona przyjęła jego oświadczyny dopiero, kiedy okazało się, że nasz dzisiejszy bohater jest wystarczająco bogaty i sławny. Ale to był dopiero początek małżeńskich perypetii, bo ta baba była zdrowo po... strzelona. Była wredna, zazdrosna, odstawiała szopki przy ludziach, a żeby zwrócić na siebie uwagę, to udawała, że mdleje. Ale to nadal nie wszystko. Bo potrafiła też niszczyć obrazy Matejki i to takie dość ważne, zwłaszcza dla niej samej. Na przykład raz, jak się dowiedziała, że jej siostra zapozowała Janowi do jednego z obrazów, to wpadła w taką furię, że zniszczyła własny portret w sukni ślubnej. Tego typu akcji było jeszcze więcej, aż w końcu żona Matejki trafiła do psychiatryka. Jako że, jak już zauważyliście, laska była nie do końca przewidywalna, to Jan objął żonę kuratelą, czyli prawnie przejął możliwość decydowania za nią. To tak jak i dzisiaj, jak ktoś jest na przykład ciężko chory, to ktoś z rodziny może podejmować decyzję za niego. Przy czym tu był pewien problem.
Bo Teodora, zresztą jak wielu rezydentów szpitali psychiatrycznych, uważała, że oczywiście wszystko jest z nią w jak najlepszym porządku i zaczęła szantażować Matejkę, że jeżeli nie pozwoli jej znowu decydować samej o sobie, no to ona nie udzieli ich córce błogosławieństwa przed ślubem. To była wtedy mega ważna sprawa, więc Jan już też pewnie trochę zmęczony tym wszystkim stwierdził, że pies to trącał i zgodził się na zdjęcie kurateli. Bo mam dość namolnej baby. Matejko był bardzo doceniany za granicą, zwłaszcza w Paryżu. Jego obrazy robiły taką furorę, że dostał tam prawie tyle medali, co Kamil Stoch. A inny z jego kultowych obrazów, Rejtan, kupił sam cesarz Franciszek Józef, co podobno Matejko skwitował stwierdzeniem, że kupili prawdziwych, mogą kupić i malowanych. Ale to nie tak, że wszyscy się tylko zachwycali. Było sporo hejterów jego twórczości. Historycznych hejterów. Bo wiele osób aż telepało z wściekłości, jak widzieli, że Matejko ma czelność podchodzić do historii z odrobiną luzu i na przykład umieszczał husarza w bitwie pod Grunwaldem, ale nie dlatego, że nie wiedział, że wtedy husarii nie było. Wiedział o tym doskonale, ale w jego obrazach chodziło o co innego. Nie o wierne oddawanie realiów, tylko o symbolikę, o przekaz. Doskonale znał siłę sztuki i chciał przy jej pomocy edukować ludzi, jeśli chodzi o historyczną rolę Polski. Do tego jeszcze dojdziemy, a teraz czas na zwłoki. I to nie byle jakie, bo samego Kazimierza Wielkiego, naszego dzisiejszego bohatera, zaproszono na otwarcie grobowca jednego z najważniejszych polskich królów i Jan był pod takim wrażeniem, że od razu po powrocie do domu zabrał się za rekonstrukcję twarzy Kazimierza. W ogóle to były dobre czasy dla Matejki, bo był doceniany za wielkie dzieła, jak na przykład Unia Lubelska, ale też przez cały ten czas nie zapominał o najuboższych. A dla relaksu pierdyknął sobie jeszcze w Turcji obraz Utopiona w Bosforze, gdzie utopioną kobietą była jego żona. Jan był na fali, malował coraz bardziej imponujące dzieła, a po premierze bitwy pod Grunwaldem to już w ogóle ludziom kopary poopadały na ziemię. A jak już się podnieśli, to mieszkańcy Krakowa wręczyli Matejce berło, że niby rządzi w sztuce, co zresztą było prawdą, a Matejko był bardzo mądrym królem. Czemu? Bo jak już wcześniej wspomniałem, Jan doskonale zdawał sobie z tego sprawę, jak świetnym nośnikiem propagandy może być sztuka. To też postanowił wykorzystać swój talent i popularność do robienia Polsce, która była wtedy przecież pod zaborami, dobrego PR-u. Przykład? A proszę uprzejmie, obraz Sobieskiego pod Wiedniem Matejko po raz pierwszy zaprezentował w 200. rocznicę tej wielkiej bitwy właśnie w Wiedniu. Przy czym Austriacy nie do końca, wręcz praktycznie w ogóle, nie zdawali sobie sprawy z kluczowej roli, jaką odegrało w tym starciu polskie wojsko. Byli przekonani, że to Austriacy odnieśli to ogromne zwycięstwo. Co więc zrobił nasz dzisiejszy bohater? Zarządził, że wstęp na wystawę ma być za darmo i w ten sposób prawdziwy obraz historii zyskały nie tylko elity, ale też tysiące zwykłych ludzi. Ale to nie był koniec PR-owych zabiegów, ponieważ nasz dzisiejszy bohater wysłał później ten obraz do papieża i dołączył taką notkę. Z Watykanu wymowniej niż skąd inąd przypominać będzie nieprzedawnione nigdy zasługi, prawa i boleści nasze. Matejko bez przerwy pracował. To oczywiście nie było zdrowe, a dodatkowym stresem było pilnowanie swoich córek, żeby się nie szlajały z byle kim. Podobno czasami nawet chodził z nimi na imprezy, żeby ich pilnować. No, na pewno były zachwycone. W każdym razie w końcu z tych nerwów Matejko nabawił się choroby wrzodowej. Mimo ostrego bólu cały czas pracował, stworzył m.in. super ważny poczet królów i książąt polskich, ale czasami też zdarzało mu się gwiazdą żyć, bo na przykład raz się obraził, że co to ma znaczyć, że nie on zaprojektował pomnik Mickiewicza w Krakowie. No ale pomijając tego typu okazjonalne odjazdy, to skromność zachował do końca. 30 października 1893 roku Matejko zasłabł. Oczywiście podczas pracy. Wezwano lekarza, no ale ten zdiagnozował krwotok wewnętrzny i stwierdził, że no jedyne co może w tej sytuacji doradzić, to wezwanie księdza. Matejko jednak przed śmiercią zdążył jeszcze odmówić pochowania go na skałce, w miejscu absolutnie kultowym dla Polaków. Wolał spocząć w rodzinnym grobowcu i jego wolę uszanowano. Oczywiście na pogrzeb przyszły tysiące osób, a dzwon Zygmunt walił najgłośniej jak potrafi. Bez Matejki ciężko wyobrazić sobie polskie malarstwo i w sumie to ciężko byłoby też sobie wyobrazić twarze polskich władców, bo to przecież Jan nadał im, że się tak wyrażę, kształt w swoich wielkich dziełach. Mam nadzieję, że dzisiaj przekonaliście się o tym, że był nie tylko świetnym technicznie malarzem, ale też bardzo fajną, kolorową postacią, która przecież w życiu też miała ciężkie momenty.
Na przykład tą żonę potworną. Ale Jan Matejko jest też bohaterem, jednym z bohaterów gry, którą od jakiegoś czasu ostro testowaliśmy i dzisiaj możemy wam ją polecić z czystymi serduchami. Polska Lux Torpeda. I ja wiem, co sobie teraz niektórzy myślą, że łopanie karcianka to pewnie trudne, rozrywka dla wybranych. Gwarantuję, że nie, bo Polska Lux Torpeda to jest szybka, przyjemna i pożyteczna gra rodzinna, dzięki której można się nie tylko w fajny sposób nauczyć historii, ale też znaleźć mnóstwo ciekawych tematów do rozmów. I nieważne, czy macie 8 czy 108 lat. A, i na imprezach też się sprawdza. Sprawdźcie ją i wy, a my widzimy się w kolejnym odcinku.